Oto salon. Tu jest moja magia. Usiądź, proszę. Mega magio, siadaj. Pomóż mi. Jaka musi być suknia ślubna, byś uznała ją za wyjątkową i inną niż wszystkie? Szczerze mówiąc, nie przymierzyłam jeszcze żadnej sukienki. Chciałabym troszeczkę ukryć swoich mankamentów. Zawsze dziewczyny mi mówiły, że takim znakiem rozpoznawczym mnie jest na przykład kokardka. Szczerze liczę, że właśnie w tym szaleństwie ty mi pomożesz. Że to ty znajdziesz na mnie ten złoty środek. Zróbmy inaczej. Uważam, że jesteś piękna i chcę ci to pokazać. Boskie uczucie. To jest taki miód na serduszko. Fantastycznie się tego słucha. Wierzę w to, że to jest prawda i tego się będę trzymała i nikt mi tego nie zabierze. Tak, mam nadzieję, że dla niego jestem piękna. Skupmy się na pokazaniu piękna, wyjątkowej elegancji, a później podziałamy z dodatkami. Zanim przybrałaś na wadze, jaką miałaś figurę? Miałaś talię? Miałam talię, miałam mniejsze ramiona, aczkolwiek nigdy nie byłam osobą filigranową. Moja figura to był jedyny powód, dla którego ani razu nie weszłam do żadnego sklepu z sukniami ślubnymi. Doszłam do wniosku, że jeżeli mam stanąć przed tymi workami pokutnymi w tym rozmiarze, to ja chyba nie jestem na to gotowa psychicznie. Zawsze jednak byłam, jak u nas się to ładnie mówi, grubszej kości, więc... Mówmy kształtna. Nie mówmy duża, tylko kształtna, bo masz fajne kształty. Jako stylista powiem ci, że takie kobiety najlepiej się ubiera. Wskakuj na podestrum. Popatrz w lustro. Sprawdźmy, jaki masz rodzaj figury, a wy nam pomóżcie. Pokaż mi, co się zmieniło, odkąd masz Matyldę. Które miejsca się zmieniły? Wskaż mi te, które się powiększyły lub zmalały. Na pewno ramiona mam znacznie większe. Szersze ramiona. Szersze ramiona, większe bicepsy, chociaż nie pracuję. Większe? Siła. Liczę na to, że ktoś, kto jest profesjonalistą w tym zawodzie, kto się z tym specjalizuje, powie mi: tak, Dagmara, fajnie wyglądasz, nie ma siary. Body shapes. Figura. Każda kobieta wpisuje się w jeden ze wzorów. Pierwsza to kolumna, góra i dół, taki sam. Druga to odwrócony trójkąt, szerokie ramiona lub duże piersi i wąskie biodra. Kolejny typ figury to gruszka. Wtedy wyglądasz jak ten owoc i jesteś szersza u dołu. Następny to klepsydra, szersze ramiona i biodra, talia wąska. No i jabłko. Ramiona i biodra w podobnym kształcie. A zatem nie ma w tym nic złego. Ja mam duży dystans do siebie. Nie wiem, skąd mi się to bierze. Wszyscy się zawsze nad tym zastanawiają. Przychodząc tutaj, wszyscy mówili, dlaczego ty się nie denerwujesz. Ciężko jest mnie obrazić, żeby ktoś nadepnął mi na odcisk. Wszystko raczej biorę z uśmiechem i staram się tym nie przejmować. Życie jest za krótkie, żeby ludzie nas zniszczyli.